Cześć, jestem Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie mini wywiad z graczem, któremu udało się zdobyć na jednej postaci 1250 puszek, a co za tym idzie, odblokował on 35, czyli najwyższą rangę w grze Brawl Stars. Jak dla mnie jest to naprawdę mega wielki wynik, jeżeli też tak uważacie, zostawiajcie łapeczkę w górę, a w sekcji komentarzy dajcie znać, jaką wam udało się wbić najwyższą rangę. Sprawdźcie jeszcze koniecznie, czy aby na pewno subskrybujecie już mój kanał, ponieważ statystyki mówią, że 65% oglądających jeszcze tego nie robi, a fajnie by było, jakbyś dołączył do mojej rodzinki, więc klikaj czerwony przycisk, wal dzwona, aby być na bieżąco. Moi drodzy, a mowa tutaj we wstępie była o pandzie. Panda wbił na jednej postaci 1250 puszek. Wow! Cześć Adrian, witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich widzów. Powiedz mi, drogi Adrianku, jak długo, bo to jest, podejrzewam, najciekawsze pytanie, jak długo wbijałeś 35 rangę? Najpierw wbiłem sobie 1000 pucharków. To mi zajęło dosyć krótko, bo chyba nawet w jeden dzień to wbiłem, zresztą nie pamiętam, ale nagrałem o tym odcinek. Trwało to jakieś 4 godziny, może 3, coś takiego. I potem codziennie grałem tak po 5 godzin i przez te 3 dni wbijałem te pucharki, ponieważ tutaj bardzo mało się dostaje pucharków, a traci się bardzo dużo, no dlatego tyle czasu mi to zajęło. Dobrze, to porozmawiamy sobie teraz na temat pucharków. Co rangę za przegraną dostaje się większy minus, a za wygraną mniej puszek, dobrze mówię? Dokładnie tak. Więc teraz oświeć nas, jeżeli byś przegrał mecz na 35 randze, jaki byś miał minus? Za 10 miejsce to by było minus 13 pucharków. Minus 13 pucharków, a jeżeli byś wygrał na 35 randze mecz, to ile byś miał? Plus ile? To byłoby plus 5. Plus 5, czyli 2,5 raza prawie że mniej. No to moi kochani, kolorowo na tak wysokiej randze to nie jest. Powiedz nam teraz, Panda, ile razy podchodziłeś do wbijania 35 rangi, że na przykład miałeś 1245 puszek i na przykład grasz ten finałowy mecz i przegrywasz i masz kolejny minus, minus 15. A więc w ostatni dzień miałem już 1150 pucharków. Aha. I brakowało mi tylko 100 pucharków. Wbiłem dosyć szybko 1200. Dobra, no. Po czym coraz trudniej mi było wbijać, bo na 1100 jeszcze się dostawało za pierwsze miejsce 5, za drugie 4, za trzecie 1. Aha. Od 1200 jest za pierwsze 5, za drugie 3, a za trzecie już tylko 0. Więc coraz trudniej mi tutaj szło. Dobiłem 1220 pucharków, po czym dwie gry mi bardzo źle poszły i dostałem minus 13, potem minus 10. Spadłem już poniżej te 1200, nadgoniłem to, znowu miałem te 1220 i wtedy już poszło no bardzo szybciutko do tych 1250. Ciekawa przygoda, ja na pewno nie będę nigdy próbował bić 35 rangi, no chyba, że widzowie pod tym filmem zostawią 50 tysięcy łapek, no to mogę się troszeczkę pomęczyć, ale bardzo w to wątpię, że mi się udało wbić tak wysoką rangę. Powiedz mi, teraz była aktualizacja i 8-bit dostał nerfa, więc teraz dokładnie będzie chyba ciężej wbić tak wysoką rangę. Tak, dostał nerfa, a dokładnie jego star part dostał nerfa. Gdy on się teraz urodzi po raz drugi, czyli użyje tego swojego star para, nie ma on ammo, no więc czyni go to wiele słabszym niż przed aktualizacją. Także moi drodzy, był czas na wbijanie 35 rangi, jak ktoś nie wbił, no to przykro nam bardzo, teraz będzie o wiele, wiele ciężej. Sprawdźmy teraz tabelę wyników. Który jesteś aktualnie w Polsce? Zadymiarze, 8-bit. I jak widzimy, Panda jest ex aequo z Oliwierem, z Fejmem Brawl Stars na jednym miejscu. Każdy ma z nich po 1250 puszek. I teraz mi powiedz, który z was bił jako pierwszy 35 rangę w Polsce? Pierwszy bił Oliwier. Oliwier wbił Fame, a potem wbiłem ja. Dokładnie tak jak jest to pokazane w tabeli. Teraz sobie sprawdźmy, jak wysoko klasyfikujesz się globalnie. Jesteś który? 22. Aktualnie jesteś 22 na świecie, a pierwsza osoba na świecie wbiła 1318 pucharków w tym sezonie. Jest to naprawdę moim zdaniem chory wynik. Ja, moi drodzy, standardowo przypominam, że mój klan DFRL Team jest aktualnie trzeci w Polsce i poszukuje aktywnych graczy. Próg pucharkowy 15 tysięcy plus, więc zapraszam wszystkich aktywnych graczy. Miła atmosfera, generalnie kozacki klan. A wy, moi kochani, jeżeli macie jakieś pytania do Pandy,
koniecznie zadajcie je w komentarzu, Panda z pewnością wpadnie i na najciekawsze komentarze odpowie. Dodatkowo chciałem Was zaprosić na kanał Pandy, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz, moi drodzy, obejrzyjmy nagranie ostatniego meczu, w którym Panda wbija 35. rangę. Okej, moi drodzy, zaczynamy. Widzę, po angielsku grasz w Brawl Stars. Tak, dokładnie. Nie mogę się przyzwyczaić do tego polskiego języku Brawl Stars. No bo ty grasz już parę lat w tą gierkę, a ja, wiesz, zacząłem grać, kiedy już język polski był w menu. Więc jakoś tak się przy okazji przyzwyczaiłem. Wy możecie również, widzowie, dać znać w komentarzu, czy gracie po polsku, czy po angielsku. Widzę, tutaj bardzo mocno bazowała gierka na teamowaniu się. Tak, znaczy... Ja wolę się steamować z jedną osobą niż mieć teama, nie wiem, z 5, 6, bo wtedy na koniec jest wielka zadyma i trudno zająć jak najwyższe miejsce. Tu widzę, steamowałeś się z Krukiem, tak? Tak, dlatego się steamowałem właśnie z Krukiem, no bo ponieważ bardzo łatwo mogę go zabić grając 8-bitem i też on mi jakoś tutaj zagrozić nie może. Widzę tutaj po Power Cubesy za mocno nigdzie nie lataliście, tylko sprawdzacie cały czas krzaki i poruszacie się razem ze strefą, żeby nikt wam nie zrobił pleców, tak? Tak, bo ja to wbiłem już po godzinie 22, mapa mi się zmieniła, więc musiałem już wbijać na tej nowej mapce. To jest mapa z Energy Drinkiem. Właśnie, jeszcze tutaj... to jest mapa z Energy Drinkiem, wow! Tutaj się bardzo bałem, że jakiś ból za chwilę wyskoczy z krzaków, więc... Czekałem daleko od tej strefy. Ten Crow troszkę sobie uciekł ode mnie. A i tutaj sobie po prostu troszeczkę grasz na czas. Jak widzimy, cały czas w grze 7 zadymiarzy. Crow coś tam świruje i respi ci się soczek. Nie brałeś go? Nie ryzykowałeś? Ja się jeszcze nie brałem. Czekałem cały czas, aż strefa dojdzie. Za chwilę wejdę tutaj w krzak, dokładnie. I jak już praktycznie sok będzie w burzy, to wtedy go wezmę. A, w ten sposób. I co, od razu leciałeś na hura do... Czy po prostu taktycznie? O, Shelly była po lewej, a trafiłeś ją, wow, ja dziękuję, pięknie ją zgasiłeś. Przypominam, że to jest tryb solo, nie duo, to jest solo. Tak, tak. I tutaj tylko się ludzie tak teamują na wysokich pucharkach, bo każdemu po prostu jest szkoda przyjąć tak wysoki minus. Bardzo długo ten soczek działa, widzę, u ciebie. A nie, bo teraz jesteś u teraz siebie... Już jestem w ulcie, tak. Tak, w ulcie, dobra, to mi się troszeczkę pomyliło. I tu widzę jeszcze, Bibi została w krzaku i masz showdown i ta Bibi na ostro wjechałeś na miękko w nią i zresetowałeś. I moi drodzy, uwaga, jesteś numerem 1, 1250 puszek plus 600 tokenów, wow. Dobra, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku sobie jeszcze z Pandą zagramy jakieś duo. Powiem ci, że będziemy mieli troszeczkę problem, jeżeli... w jakiejś przeciwnej drużynie będzie Bull i na przykład Dynamite, będą nas obijali przez te mury strasznie, albo Barley. Dobra. Tak, wtedy będzie ciężko, ale możemy sobie chociaż bezpiecznie wejść w środek. A, bo ty teraz dużo widzisz z tym Star Powerem. Tak. Idzie Shelly z Bullem, ale duo dziwne. Dobra, ta Shelly chce mnie pobijać, ale ja uciekłem, prawie ją porobiłem, wiesz? Będziesz miał zaraz miny? Nie, mam dopiero połowę ulta. Połowa ulta, dobra. Ale mam już fraga. Nice, ja ich tu troszeczkę przycisnąłem. Zaraz też będę miał ulcika. Tutaj w krzakach mamy dwie skrzynki. Nikogo tu nie ma na razie. Jest crow gdzieś u góry, tak. Tu też chcą iść. Tu ich zablokuję, o tak. Pięknie, a my tych robimy z lewej. Ja idę dość lewo. Dobra, bomba, leżą. Pięknie. Ładnie. Znikamy w burzy. Znikamy no, tutaj. Możemy sobie zniknąć. Czy oni są w tych krzakach? Nie ma ich, dobra. Nie. Kolcik na 6. I Bull go chce zraszować. Ta Shelly dostanie. Pada. Dobra, nice. Wielkie starcie. Ej, ten meczek jakiś jest prosty, czy mi się wydaje, Panda? No, bardzo łatwo nam poszło. Okej, okay. No to co, zagrajmy jeszcze raz. Skoro tak dobrze nam poszło, grając z Pandą, więc zagrałem, moi drodzy, jeszcze raz. Może co, od razu środek, na hura. W sumie ty możesz na hura, czy nie? Tak, tylko patrzyłem, czy tam na dole są cubesy, bo tam się tam jest dosyć sporo. Ej, ja nie rozumiem tej Shelly, co one tak się pchają? Przecież nic one nie zrobią nam. Jeszcze jedna leci w dodatku. Wow, Bibi! Uważaj, Bibi. Widzę. Leży. Okej. Rozwalmy te dwie najpierw. Tak, mamy skrzyneczki otwarte. Bull na trzecim, uwaga. Porobimy go. Zaraz będzie leżył. Leży. Leży, ładnie.
8 Power Cubesów już na naszym koncie. Zobaczcie, jakie pole widzenia ma kozackie panda. Też no, chcę ten Star Power dobu. Też chcę. Ojeju, co się dzieje? Patrz, jeszcze ich zestresuję tym piaskiem. Dobra, nie, ej! Porobili mnie, no nie wierzę, halo. Kurczę, tam jeszcze Brock był, ja myślałem, że tylko Shelly jest. Wow, jaki on ma teraz fajny ulcik po tej aktualizacji. Kolorowy. Dobra, i tutaj co? Chyba porobisz tą Shellkę. Ta, na easy, ja już ją biorę. Dobra, nie ma jej. Crow na 7. Crow 7. No tutaj będzie mocno bił. Pa, po 700 bije, wariacik. Ten ból padnie, czy nie? Tak, leży. Okej, tu jestem. To jest Shellka. Widzę ją. Leży. Ładnie. 17 na bólu, znaczy na bólu, na bo! Ale bomby ich porobili. 19 power cubesów na bólu, no ładnie, ładnie, byku. Ja tutaj tego El Primo zamykam. Dobra, mamy go. Rzucę ci niewidzialność. Serio? Ja ci niewidzialność jeszcze rzuciłem, tu zablokuj drogę. Patrz. Jak porobieni, ała! Ej, oni smutni byli pewnie. Dobra, 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 bez przesady tam, tak? Z tym bólem. Gdzie on uciekł? W chmurę? No, prawie. Patrz, Crow mnie jeszcze zrobił. No nie wierzę w to. Na ślepo, dawaj blind shota tam. 25 power cubesów. Jeszcze w minę się w twoją władował? Nie, przeżył to, jakim cudem? Uciekł. Aha. No i, no i tak to, moi drodzy, wyglądało. Spoko meczyk. No. Więc moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Wbijajcie również na kanał Pandy, do którego link znajdziecie w opisie. Ja dziękuję tobie, Panda, za to, że wpadłeś na dzisiejszy odcinek. Nie ma za co. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!